Siema wszystkim w podsumowaniach ankiety, która zakończyła się wczoraj o godzinie 18. No i jak niektórzy mogli już wiedzieć wcześniej, ponieważ wyniki do tej ankiety były dostępne, wygrał Mounted Blade, przewagą 25 głosów nad drugim Dragon Age'em. Potem na trzecim miejscu było GTA Vice City, potem Fallout 3 i na samym końcu Divinity 2. Muszę powiedzieć, że w pewnym momencie walka między Dragon Age'em i Mounted Blade'em była naprawdę zajebiście wyrównana. Nie wiedziałem w ogóle, co mam instalować, do czego mam się przygotować, bo były one totalnie na równi. Dopiero tak pod koniec Mounted Blade wystrzelił do przodu i te głosy, powiedzmy, tak strasznie dla niego przybywały. Także właśnie Mounted Blade'a będziemy sobie nagrywać. I wiem, że pojawiają się komentarze, o Boże, Mounted Blade wygrał, a czemu nie Dragon Age, a czemu nie GTA, a czemu nie Fallout, przecież Dragon Age super gra. I wiem, że takie komentarze na pewno się pojawią, dlatego, no słuchajcie, no, demokracja wygra Mounted Blade, wiem, że nie wszystkim się to może podobać, ale podoba się to w większości, dlatego, no wybieram to, co właśnie wybrała większość, tak. Jako, że Dragon Age faktycznie bardzo, no był blisko, tak, strasznie wyrównana była walka między nimi, to Dragon Age będzie w kolejnej kolejności, jeżeli chodzi o grę do takich projektów, bo wiem też, że bardzo ją chcecie i no i pomyślimy nad nią na pewno przy okazji następnej serii. No ale okej, jako że wygram Mounted Blade, to zajmijmy się teraz tym Mounted Blade'em. Będziecie teraz mieli, jakoś to pomontuję przed oczami, materiał z tego, co nagrałem chyba wczoraj, jak już mniej więcej wyniki znałem, aby no zobaczyć, jak ta gra działa, jak wygląda i tak dalej, i tak dalej. Także możecie zauważyć, jak ta gra u mnie wygląda, jak w tym momencie ona wygląda, tak? Jest to oczywiście Mounted Blade Warband. Dlatego teraz tak, ja potrzebuję tak trochę czasu, by się do niej przygotować, tak? Pierwsza sprawa to są mody. Ja wiem, że do tej gry jest bardzo dużo modów. I na pewno z modami jakimiś próbuję tą grę przejść. Na pewno wiem, że sporo z was proponowało mi Floris Mod, tak to się chyba nazywało, także postaram się go ogarnąć. I piszcie mi też swoje inne propozycje co do właśnie modów do Mountain Blade, jako że ja nie za bardzo znam, powiedzmy, mody, jakie istnieją do tej gry, ponieważ grałem w nią dawno temu. Nawet to nie był Warband wtedy, tylko zwykły Mounted Blade, dlatego jeżeli macie jakieś swoje propozycje dotyczące właśnie modów, to piszcie je. Ja sobie każdy z tych modów przejrzę i zobaczę, czy jest faktycznie warty zainstalowania i grania właśnie z tym modem. Druga sprawa jest taka, że piszcie mi też, powiedzmy, jak chociaż start rozpocząć tej gry, jak, powiedzmy, postać zbudować i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ też sporo osób, pamiętam, w tym filmie dotyczącym ankiety bało się trochę zagłosować na Mounted Blade'a, bo nie wiedziało, czy ja będę tą grę ogarniał. I powiem wam tak, tak jak mówiłem, Mounted Blade'a grałem, ale było to, no, kiedy to było, z 3-4 lata temu. I to był zwykły Mounted Blade. Dlatego myślę, że podstawy znam, a przynajmniej wydaje mi się, że je pamiętam. Aczkolwiek, no, to są podstawy, tak? I wiem, jak ta gra działa, wiem, w jakiej zasadzie ona się opiera, ale w takich jakichś szczegółach to się nie za bardzo znam, dlatego piszcie mi tam jakieś właśnie porady. To, co was proszę, głównie to są porady do tej gry, jako że to jest sandbox. To jest sandbox i no tutaj sporo zależy od was. Tutaj gra mnie nie będzie prowadzić, tutaj ja muszę prowadzić grę. No i dlatego musicie mi też pomagać właśnie w prowadzeniu tej gry. Pisać, co mam robić ogólnie, co chcecie zobaczyć, że ją robił, może tak. No i to chyba wszystko, no. Także Mounted Blade pojawi się, myślę, no, 2 dni, 3 dni, coś koło tego. Ja muszę to wszystko poogarniać, te wszystkie mody i tak dalej. Muszę mieć też jakiś pomysł na rozpoczęcie tej serii, jak właśnie ją poprowadzić. Także
Trzy sprawy, o które was proszę w komentarzach, to jest właśnie napiszcie mi, jakie mody chcecie zobaczyć w tej serii. Druga sprawa to piszcie mi też, jakby rozbudować tą postać na początku. No i trzecia sprawa też, jak chcecie, aby wyglądała fabuła, czy po jakiej stronie mam stanąć, jak mam ogólnie grać i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że powinniście wiedzieć, o co mi chodzi, tak mi się wydaje. No dobra, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. No i tyle. Także dzięki za uwagę i dzięki też wszystkim, którzy głosowali. Było tutaj chyba 572 głosy ogólnie, także fajnie. Więc do słyszenia w Mountain Blade'ie. No i do słyszenia, trzymajcie się. Na razie.